Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Korzystam tutaj z okazji pomocnego człowieka, który kręci filmik i powiem Państwu parę zdań o pewnej mojej koncepcji. Otóż dowiedziałem się dzisiaj, że złapano mordercę, który tam do pana Owsiaka na ten festiwal Woodstock się wybrał. No, człowiek lubi muzykę, tak? Lubi się dobrze pobawić. Muzyka, przyjaźń, bezpieczeństwo to jest to, co on lubi. No i niestety natomiast dla ludzkości, że to na szczęście został złapany tam. Ale to jest małe piwo, proszę Państwa, aczkolwiek tam piwo się podobno strumieniami leje. Słyszałem dzisiaj wywiad z panem Hołowczycem, który tam pytany przez dziennikarza, no co o tym sądzi. Mówi, no może sobie troszkę wypiją, no za dużo nawet, ale to nie wchodzimy w szczegóły, tak po prostu bądźmy ludźmi, nie czepiajmy się tam byle czego. Ale proszę Państwa, chodzi o taką sprawę, że dowiedziałem się również, że w ciągu najbliższych kilku lat wyjdzie kilkudziesięciu, a być może nawet 100 morderców, którym się kończy po prostu kara 25 lat więzienia, a niektórzy, którym się nie kończy, ale mogą być warunkowo zwolnieni przed czasem, bo jest taka możliwość po 15 latach. No i proszę Państwa, tak sobie myślę, że za kilka lat to pan Jurek Owsiak, to z tych sympatycznych dżentelmenów, no morderców, no ja tak trochę mówię z przekąsem sympatycznych dżentelmenów, być może będzie mógł sobie tam utworzyć na tym przystanku Woodstock jakiś taki pokojowy patrol. No ci ludzie mu na pewno tam porządek zapewnią, dlatego że po 25 latach siedzenia w mamrze, to oni są tak przeszkoleni w różnych sposobach zachowywania porządku i spokoju, podporządkowywania sobie innych osób, że na pewno tam będą przydatni. A być może nawet jakaś taka akademia sztuk kryminalnych może powstać, bo ci ludzie na pewno mają dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia. A z drugiej strony to odezwanie się pana Owsiaka, to zawołanie siema, to zdaje się, że jest z grypsery więziennej. Także oni się tam będą czuli jak u siebie w domu. No i tą refleksją taką kryminalną, woodstockową, żegnam się z Państwem, magister Zarzycki z Golejowa.